Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Sermisiek, a ja w dzisiejszym nagraniu postaram się przybliżyć Wam dwa nowe blesy, które wprowadzili do TB niedawno. Jak widzicie, mamy teraz nową zakładkę znajdującą się nad naszym ekwipunkiem Blessing. Mamy tutaj Twista i pięć podstawowych blesów, które od dawien dawna były w TB. Wiadomo, można też blesy zakupić, jeżeli mamy Inquisition Questa wykonanego w Tice. Niestety są jeszcze do tego dwa dodatkowe blesy, których nie można kupić w Inkwizycji. Jest to Heart of the Mountain i Blood of the Mountain. Ja właśnie w tym filmiku pokażę, gdzie można tutaj zakupić wskazane blesy. Dodatkowo będziemy teraz już wiedzieli mniej więcej, ile stracimy podczas śmierci. Mamy do tego specjalny panel. Jak widzicie, ja tracę między 70 a 94%. No i teraz 70%, jeżeli padnę w PvE. Zobaczcie sobie, tutaj mamy NPC Nomada. Znajdujemy się w drodze do Crystal Cave'a na kampie. Musimy udać się tutaj do Sfargrondu. Ze Sfargrondu płyniemy do NPC. Do niego piszemy hide passage camp. No i tutaj udajemy się do góry, aż tutaj na górkę. Tutaj potrzebujemy czar albo ewentualnie no trzy parcele, żeby dostać się na górę. Zagadując do NPC-ka, on oferuje nam enchant i pyta się, czy chcemy tutaj poświęcić, no w moim przypadku jest to 26k, żeby dostać blesa. Oczywiście, że chcemy tutaj skorzystać ze specjalnego blesa. No i mamy tutaj Heart of the Mountain. Drugi bles znajduje się w Port Hope'ie. Jak widzicie, ja już sobie tutaj przygotowałem postać. Wystarczy tutaj zobaczyć. Tutaj mamy Forbidden. Jest Resp Cantropili. Niżej mamy wejście na Banutę. I przy murze, przy wodzie praktycznie znajduje się dziura. Trzeba mieć tutaj łopatę, ewentualnie scyzoryk. A możemy spotkać tutaj Gina. Oczywiście z Ginem rozmawiamy. Znowu to samo. Enchants i on się pyta, czy chcemy kupić blesa. No oczywiście, że chcemy, po to się tutaj zjawiliśmy. I jak zakupimy te blesy, to mamy wtedy dwa dodatkowe i wszystkie normalne blesy, które były dostępne, plus twista. No i wtedy mamy od 86 do 98% mniej straty expa, skilla i tak dalej podczas PvP. No i 86% mniej straty skilla podczas PvE. Co jest bardzo, bardzo fajne. Dodatkowo Tipsoft wprowadził teraz, że możemy mieć zestakowane po 5 blesów każdego rodzaju. Czyli można mieć po 5 blesów. Dodatkowo zmienił się trochę shop, ponieważ teraz wszystko ma fajne emotki. Moim zdaniem dosyć fajnie to wygląda. Jest to o wiele czytelniejsze, bo teraz wiemy na przykład, co zakupujemy. Mamy ładne grafiki. Tutaj dodali wszystko, widzicie, word transfer na przykład. No, jest to dosyć czytelne moim zdaniem, dosyć fajne, wszystko ładnie tutaj porobione. No, wydaje mi się, że zmiany są bardzo ciekawe. Oczywiście wiele osób, no niektórym się to podoba, ale zauważyłem też, że wiele osób neguje trochę, bo dodali też nową opcję Action Bars. No i można sobie dodać na przykład jeden Action Bar, dwa i możemy sobie dodać do naszego klienta. To pozwala nam dodać różnorakie czary tutaj na wskazany pasek. Ponadto jeszcze mamy tutaj spell window, w którym możemy znaleźć sobie właśnie czary, które posiadamy, żeby dodać. No moim zdaniem jest to ciekawa opcja, tym bardziej, że do paska tutaj możemy szybkiego wyboru, możemy sobie dodać hotkeye na różne rzeczy, nie tylko runki, czary, możemy też dodać na scyzoryk. No tak jak mamy we flashu, jak ktoś grał, to będzie wiedział. Można sobie to wyłączyć, czyli, że tak powiem, jak ktoś tego nie chce, to nikomu to nie powinno przeszkadzać, nikomu to nie powinno wadzić. Jest to taki dodatek. Moim zdaniem blesy są bardzo fajne. Jak widzicie, gdy mamy wszystkie, możemy sobie tutaj sprawdzić, jakie mamy. Gdy mamy wszystkie, świeci się tutaj
ta ikonka na zielono, wskazując nam na to, że mamy full blessy, czyli wszystkie jakie są możliwe zakupione. Jest to bardzo fajna sprawa, no na pewno na wyższych levelach jest to warte uwagi, ponieważ no tracąc skilla, który wbijamy miesiącami lub tracąc tutaj level, którego też musimy wyekspić, wiadomo, no na małych levelach nie jest to tak bolesne, ale na dużych levelach no to jest już trochę ekspienia. Ponadto jest jeszcze dodatkowa opcja Death Redemption i to jest nowość też i to pozwala nam tak jakby odkupić to, co straciliśmy, większość tego, co straciliśmy, bo tam jest wskazany procent, tego, co straciliśmy po deadzie. Także jest to tak jakby, jak nie mamy blessów i tak dalej, to możemy tego expa i skille i tak dalej po naszej śmierci możemy to wykupić. Także no, jest to dosyć ciekawa opcja, dosyć nawet fajna. Ponadto no, Tibia zmienia się naprawdę bardzo, bardzo szybko, w diametralnym tempie. Nie wiem, czy to przez to, że zmienili prezesa, czy co tam skutkuje tymi zmianami, ale ma zostać otwarty nowy test serwer i mają wprowadzić bardzo, bardzo fajne niektóre zmiany. Moim zdaniem fajne, bo każdy ma tam swoje zdanie na ten temat. Mają zmienić też działanie niektórych czarów, na przykład Exeta już nie będzie tak zbugowana jak była, że Knight podlatywał po potworka i rzucał Exeta, a ten potworek dalej bił druida na przykład. Teraz przez 8 sekund ten potworek będzie atakować, będzie miał agro na tego Eka. Ponadto mają być nowe czary dla Paladyna, bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Mają być też nowe summony, które mają być tak zwanymi summonami, które wspierają. Jest to wykorzystywane w wielu grach. Wydaje mi się, że Tibia naprawdę bardzo, bardzo się rozwija ostatnimi czasy. Jest naprawdę dużo rzeczy dopracowywanych. Weszło Battle Eye. Jest naprawdę teraz bardzo dużo różnych ciekawych zmian. Mam nadzieję, że wszystko będzie super, że będzie Wam się grało coraz lepiej, coraz wygodniej. Ja oczywiście zapraszam na moje streamy. Bardzo Wam dziękuję za taką aktywność, za tak liczne wpadanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Życzę miłego grania i mam nadzieję, że ci, co zrezygnowali z tej pięknej gry, wrócą z powrotem, bo naprawdę moim zdaniem warto, tym bardziej, że teraz wszystko się zmienia i idziemy ku lepszemu moim zdaniem. Jeszcze jak serwery poprawią, to już w ogóle będzie się pięknie grało. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmiki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.